Inni odbierają Cię jako bardzo miłą osobę. Jesteś bardzo spokojną, bezkonfliktową osobą. Nie lubisz kłótni, a kiedy dochodzi do nieporozumień, wycofujesz się albo godzisz na to, czego ktoś chce, nawet jeżeli to nie jest Tobie na rękę. Chcesz zawsze pokazać się w jak najlepszym świetle. Unikasz konfrontacji i krytyki. Agresja budzi w Tobie lęk. Powiem Ci, dlaczego tak jest i jak sobie z tym radzić. Nazywam się Joanna Mielniczuk, jestem psychologiem i pomagam budować silną i zdrową psychikę. Zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, jeżeli chcesz być na bieżąco. Zapraszam Cię też na moją stronę www.silnapsychika.pl. Jeżeli masz problem, który opisałam, to Twoje zachowanie wynika z silnego lęku przed konfliktem. Kłótnia, czyjaś wyrażona złość jest dla Ciebie zagrożeniem. Nie akceptujesz złości, bo się jej boisz. Tłumisz też swoją złość, co skutkuje problemami, często somatycznymi. Unikanie konfliktów powoduje wiele problemów w życiu prywatnym czy zawodowym, bo nieporozumienia nie są rozwiązywane. Dopasowujesz się do otoczenia, nie wyrażasz swojego zdania, nie potrafisz odmawiać. W końcu to wszystko mogłoby spowodować czyjeś niezadowolenie. Bycie w centrum konfliktu jest dla Ciebie zbyt stresujące. Taki lęk przed konfrontacją odbiera pewność siebie. Sprawia, że ludzie nie traktują Cię poważnie. Nie pytają Cię o zdanie. Przecież i tak na wszystko się zgodzisz. Wszystko potwierdzasz. Z czego wynika, że kłótnia jest dla Ciebie tak obciążająca, że powoduje, że ustępujesz i wycofujesz się? Wróćmy do Twojego domu rodzinnego. Zastanów się, jak tam rozwiązywano konflikty. Czy obawiałeś się awantur, krzyku, przemocy? Czy ktoś z Twoich rodziców, opiekunów był porywczy i agresywny? Czy w konflikcie czułeś się zagrożony? Może zachowanie rodzica było nieprzewidywalne? Lęk był tak silny, że nie byłeś w stanie się sprzeciwić, nie byłeś w stanie powiedzieć, co myślisz. W takich sytuacjach chciałeś zniknąć, schować się. A im bardziej chciałeś chować się, to tym czułeś się bezpieczniej i nauczyłeś się, że otwarty konflikt jest czymś niebezpiecznym dla siebie. Kiedy jesteś zły, zatrzymujesz te emocje w sobie. A że szukają one ujścia, to możesz nieświadomie zachowywać się w sposób bierno-agresywny. Możesz żartować z innych, rzucać jakieś sarkastyczne uwagi, nie dotrzymywać obietnic, sabotować czyichś działania. Wszystko, co robisz, nie wprost, ale ze złością. Możesz godzić się na coś, a na przykład nie angażować się w to działanie. Nie wyrażasz niezadowolenia, ale kiedy nie ma zainteresowanych, to narzekasz, plotkujesz. Tłumienie złości niesie też za sobą inne zagrożenia. Możesz ją nieświadomie kierować na siebie i podejmować jakieś autodestrukcyjne czynności. Uciekać w uzależnienia, aby przestać czuć. Tłumienie emocji sprawia, że odczuwasz je silniej. Więc złość i powodów do niej jest coraz więcej. W wyniku atmosfery w domu, stylu wychowania czy traktowania Cię przez opiekunów w dorosłym życiu, kiedy dochodzi do konfrontacji, zaczynasz się czuć jak to małe dziecko, którym byłeś. Drugą osobę widzisz jako tą większą, silniejszą, zagrażającą Ci. A Ty kurczysz się w sobie, czujesz się małym dzieckiem karconym przez rodzica. Czujesz się mały i bezradny. Najchętniej uciekłbyś i już więcej w to miejsce nie wrócił. Dlatego ważne jest zrozumienie, z czego wynika ten lęk, aby też radzić sobie z nim. Pamiętaj, że chowanie złości w sobie sprawia, że ona narasta. Stajesz się fizycznie chory.
Złość traktuj jako informację, że tu jest twoje nie, twoje stop. To ważny komunikat twojego organizmu. Nie ignoruj go. Akceptuj złość. Gdyby jej nie było, nie byłbyś w stanie nic zrobić. Nawet w sytuacji zagrożenia nie byłbyś w stanie się obronić. Bądź uważny, jak twoje ciało reaguje w złości, co się z nim dzieje. Głowy oszukasz, ale ciała nie oszukasz. Przeanalizuj teraz i opisz swoje dzieciństwo. Głównie chodzi mi o te sytuacje, kiedy doświadczyłeś skutków czyjejś złości. Z czym ci się złość kojarzy? Co za sobą niesie? Jak się czułeś jako dziecko, kiedy ktoś był zły na ciebie? Na podstawie jakich przeżyć wykształciła się u ciebie ta strategia? Lepiej unikać konfliktu. Konfrontacja mi zagraża. Lepiej się schować. Jak chowanie tej złości, ukrywanie jej wpływa na twoje życie, na związek, pracę, codzienne życie. Czy nie jest też tak, że unikając jednego konfliktu, nie przenosisz jej na inne pola? Na przykład ktoś cię wkurzył w pracy i nie możesz tam jej wyrazić i władowujesz się w domu. Jaki inny, bardziej konstruktywny sposób możesz mieć? Jak możesz swoje niezadowolenie asertywnie wyrazić, tak żeby nie krzywdzić ani siebie, ani innych? Zastanów się, kiedy odczuwanie złości może być korzystne. Wiem, że może być ci trudno to uznać, bo do tej pory dla ciebie złość równała się przemoc. Poszukaj w swoim życiu sytuacji, kiedy odczuwanie jej mogłoby pomóc się ochronić. Odczuwanie tej złości i wyrażanie jej. Ucz się asertywnej komunikacji. Złość nie musi oznaczać ataku. Można wprost, życzliwie, ale stanowczo rozmawiać o tym, co nie odpowiada, na co się nie godzisz. Kiedy masz po drugiej stronie osobę, która ma inne zdanie niż ty, to nie oznacza przystępowania do walki, ale traktuj to jako zaproszenie do rozmowy. Kiedy zaczynasz czuć się jak to dziecko z przeszłości, to wystraszone dziecko, zaakceptuj ten lęk. Zaakceptuj to dziecko wewnętrzne, które się boi. Obniż ten lęk wspierającym dialogiem wewnętrznym. Możesz powiedzieć do siebie, do tego dziecka: nic nam nie grozi, to tylko rozmowa. Jeżeli będzie bardzo źle, wycofamy się. Jestem z tobą, jesteś bezpieczny. I wejdź w pozycję dorosłego. Komunikuj się w płaszczyźnie dorosły-dorosły. W dorosłej komunikacji nikt cię nie skrzywdzi. Możesz postawić granice, powiedzieć, co ci się nie podoba, wyrażać swoje zdanie. I nic za to nie grozi. Automatycznie uruchamia ci się wtedy postawa tego dziecka. Ja jestem dzieckiem, a ktoś po drugiej stronie jest tym rodzicem, który mnie karze, od którego zależę. Stawaj wtedy w pozycji dorosłego, który komunikuje się z innym dorosłym, który mówi, czego potrzebuje. Jako dorosły możesz więcej. Dziękuję ci dzisiaj za twoją obecność. Jeżeli podobało ci się, zostaw łapkę w górę. Napisz, jeżeli chcesz, jakie ty masz doświadczenia. Czy boisz się wyrażać złość, czy boisz się czyjejś złości? Podziel się swoimi historiami. Dziękuję ci i do zobaczenia jutro. Pa!